Skonsumowałem kiełbaski, niektórzy słyszyli z tej spodnie. Tak! Kiełbomi nogi! Znajdujemy się na miejscu ogniskowym, gdzie już połowa z nas skonsumowała kiełbaski, niektórzy suszyli swoje spodnie. Tak. Tak. Tu właśnie miejsce suszenia rzeczy po ostatnim wypadzie na linię. No niestety na horyzoncie nie widać jeszcze dwóch osobników, którzy popłynęli na pontonie gdzieś tam, no nam chyba się zgubili. Może dopłyną kiedyś do Bugu. Krzysiu, przestań. Tu kamera jest. Łączymy się teraz z tym, z Warszawą. Tak właśnie, dziękuję Michale, że oddałeś mi głos. Jesteśmy na punkcie widokowym, prawie w centrum Warszawy. Jest tu bardzo duży ruch, jak słychać, tak oddalający się pociąg. Niestety nie widzimy, minęły już ponad 26 godzin. I nadal nie widzimy dwóch młodych, 11-letnich chłopców, którzy pontonem postanowili popłynąć do Warszawy. Być może ich zwłoki teraz są gdzieś zaplątane między trzciny lub jakieś przybrzeżne wydry. Dziękuję bardzo. Jesteśmy nad tak zwaną bardzo fajną rzeką. Zauważyliśmy naszych dwóch chłopców, którzy wczoraj o godzinie 16 wypłynęli z biwaku, z miejsca biwakowego przy Lichcu. Oto widzimy gdzieś w krzakach właśnie przedzierają się przez bardzo grząskie i niebezpieczne tereny tak zwanej warszawskiej puszczy. Właśnie są chyba natrafili na jakieś wnyki albo jeszcze powojenne druty kolczaste, pozostałości po radzieckich wojskach. No, Kajtek, jak tam z nogami? Aha, czyli jednak to druty kolczaste przyczyniły się do zmrożenia wody lichcowej. Właśnie. Bolą nóżki, bo jednak jak się przychodzi przez druty kolczaste, to jest niesamowity ból. Proszę spojrzeć na tych dwóch śmiałków. Tak. Krótko, kiełbomi nogi. Tyle powiem, że dziury nie ma. O. Spodnie też super. Dobra, zgaśnij.